Witam, Ola Ola, z tej strony Hiszpania od Kuchni się kłania. Na tym kanale znajdziesz zarówno wycieczki wirtualne, jak i dania z kuchni hiszpańskiej. Ja mam na imię Beata, na co dzień jestem przewodnikiem turystycznym, ale również kocham gotować. Dzisiaj będziemy robić pizzę w wersji hiszpańskiej. To jest coca, tak to się nazywa tutaj w regionie Walencji. Także zapraszam, dziękuję za wszystkie subskrypcje, ciepłe komentarze. No i cóż, zabieramy się do gotowania. I oto składniki na naszą kokę. Kokę, czyli no, taką hiszpańską pizzę, powiedzmy, która dzisiaj będzie z pisto. Pisto robiliśmy już wczoraj. I podam oczywiście link, jak zrobić pisto. Pisto składa się z warzyw. A tutaj mamy składniki na ciasto. Ciasto składa się z 150 ml oliwy z oliwek. Dzisiaj zrobimy na piwie. Mam również na moim kanale przepis na kokę słoną, która jest robiona na białym winie. Ale dzisiaj właśnie zrobimy sobie też na piwie, bo też tak można. I około 200 g mąki i sól do smaku. Zabieramy się do przygotowania ciasta. Teraz wlewamy piwo. Dodamy łyżeczkę soli. Trochę tak zamieszamy, żeby połączyły się nam te składniki. Odłożę to na momencik, a ja w tym czasie, zobaczcie, przełożę pisto tutaj do miski, tak żeby odcedzić niepotrzebny, jeśli będzie sok, no bo nie chcemy, żeby to ciasto nam namokło. I w momencie, kiedy będziemy wyrabiać ciasto, tutaj nasze pisto. Ja myślę, że tutaj mam jakieś około 300 gram. Pisto, właśnie ten sok zbędny, który mógłby być, nam po prostu zniknie. Tak, to już mamy. Odłożę sobie ten pojemnik. To również. Tutaj te rzeczy niepotrzebne. Myję ręce, bo ręce zawsze muszą być czyste i suche do wyrabiania ciasta. I zobaczcie, tutaj już nam się troszkę to wszystko ładnie połączyło. I będziemy wyrabiać ciasto. Tak tą mąkę będziemy sypać powoli. Powiem Wam, że mam również bardzo fajną koleżankę YouTube'ową, Dorotkę. Ma super kanał, który nazywa się Saganek. Zaglądajcie do niej. Ona jest ogólnie specjalistką, jeśli chodzi o dietę ketogeniczną, ale również dziewczyna bardzo zdolna. Ma aż dwa e-booki, w których również piecze chleby. I chleby są różne. Bardzo wiele z nich jest takich już, prawda, bez glutenu, jeśli są osoby na diecie bezglutenowej, to oczywiście jak najbardziej Wam polecam ten kanał Saganek. No i Dorotka też robiła kiedyś właśnie ten mój przepis na kokę słoną, robiła na winie i właśnie chcę jej pokazać, bo też pytała, czy można zrobić na piwie. No i właśnie można zrobić na piwie. Zobaczcie. Dodam jeszcze trochę mąki, bo troszkę nam tutaj brakuje, więc powiedzmy 250 gram mąki. Dałam tej mąki jeszcze trochę, dlatego że no wszystko zależy przede wszystkim od mąki, jaką użyjecie. I właśnie konsystencja musi być taka, żeby nam się nie kleiła do palców. No właśnie taka. Widzicie, jak szybko się robi? Momentalnie ciasto zrobione. Nie musi nigdzie stać, wyrastać. Jeżeli macie mało czasu,
Więc na szybkie jakieś takie fajne danie, jeżeli macie gości, którzy byli niezapowiedziani, a macie w domu, no może niekoniecznie pisto, ale cokolwiek, kilka pomidorów, czy kilka jakieś nawet wędliny, czy czegoś, można po prostu na to ciasto ułożyć tak jak na pizzy. No i super, ciasto zrobione, zobaczcie, tak mniej więcej właśnie powinna wyglądać jego konsystencja. I teraz wyłożymy na blaszkę. Ja dzisiaj blaszkę wyłożyłam papierem, ale nie jest to konieczne, dlatego że to ciasto jest dosyć tłuste, bo tutaj właśnie ta oliwa z oliwek robi nam taką super konsystencję. No i teraz powoli będziemy sobie paluszkami, o tutaj sobie pomogę troszkę, ładnie rozprowadzać na blaszkę. No i w taki sposób położymy sobie. Za chwileczkę pójdzie do piekarnika. Piekarnik mamy już nagrzany na 200. Mniej więcej pójdzie na nie więcej niż pół godziny. To też zależy, prawda, od piekarnika. Będziemy zaglądać, jeżeli zobaczymy, że te nasze brzegi są już brązowe, niespieczone, to byłaby już gotowa. Także na szybko, słuchajcie, bardzo pyszne danie, szczególnie jeżeli jedziemy na jakiś piknik poza dom. Ja jutro zabieram to ze sobą, bo mam spotkanie z koleżankami w plenerze. Każda coś przyniesie, a ja przyniosę właśnie taką lokalną kokę. Także to już gotowe i wkładamy do piekarnika. No i gotowy, moi drodzy, tak wygląda efekt końcowy. Życzę smacznego, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje i zapraszam na następny odcinek. Ciao!